Cześć, Sabinka. Witam Was na moim kanale Świat według Sabinki. Dzisiaj będziemy robić walentynki. Ja dla Pawełka z przedszkola i dla moich widzów. No to co, zaczynamy! To ja będę robiła serduszko z ciastoliny, taka czerwona, jak widać. Czerwoniutka. Mam potrzebne nożyczki i taka zielona, taka niebieska ta, taka łopatka. Bo tą łopatką łatwiej się wycina bzdury. Serduszko musi być takie duże dosyć, nie? Już nie pamiętam, jakie robiłam. Momencik. Najpierw wałkowałam. Takie coś było. No, najpierw wałkowałam. Tak. Nie, najpierw tak. Później składałam kształt falowany, no wiesz. Patrzcie. Czekaj. Taki. Taki kształt. I drugi. To po co? A myślisz, że twoi widzowie ucieszą się w taką piękną walentynkę? No pewnie, przecież będą walentynki. Kiedy to święto jest? O, nie wiem. A ty wiesz, kto to był święty Walenty? Nie. A już teraz co? Wiesz, kto to był święty Walenty? Walenty! Kto to był, wiesz? Nie wiem. Nie wiesz. Oczywiście, mam jeszcze takie serduszko z mnie i ja od naszyjnika. No i teraz sobie to musisz dobrze sprawdzić. Nie. Sabinko, tym. Daję ci, mogę ci narysować, jak chcesz. No. Serduszko, ty sobie wytniesz. Narysuj. I od tamtej pory mówi się, że święty Walenty jest patronem zakochanych. Ale podobno święty Walenty jest również patronem ludzi obłąkanych, czyli chorych umysłowo, a także patronem ludzi chorych na padaczkę. Na padaczkę, czyli? No, czyli takich, którzy jak dostaną ataku padaczki, to nie umieją powstrzymać ruchów gwałtownych. No i teraz musisz to ładnie poodcinać. Czyli to, co tutaj niepotrzebne. Daj. No, dostanie samo serduszko i potem ładnie sobie te rogi tutaj ugładzisz, wiesz? Ja mam też tutaj podobno jakąś walentynkę do wykonania. A ja słyszałam, że ty już dostałaś walentynkę, Sabinko. Tak. A od kogo to? Od Pawła przedszkola. A od kolegi Pawła. To musicie lubić ten Paweł strasznie. No, troszkę. Aha. Troszkę to na pewno tak jest. Mówisz, że na pewno troszkę cię lubi, tak? Tak. To ładnie to ugładź teraz, wiesz, po powierzchni. Dobrze. I w środku umieścimy. Mogę umieścić to małe serduszko? Ależ proszę bardzo. Ale muszę je tak docisnąć. No, dociśnij. Był taki czworek. Idealnie on. Sabina, podoba ci się taki zwyczaj? Ale jaki? Walentynkowy? No jasne, przecież to jest czas miłosny, nie? No tak, ale już jak ktoś kogoś kocha, to nie potrzebuje takiego święta, tylko może każdego dnia powiedzieć tej drugiej osobie, że go, że ją kocha. Ja się ciągle staram. Poważnie? Ale nie umiem tego powiedzieć. Nie umiesz tego powiedzieć? No. Bo mam trzech zakochanych. To nie za dużo tych? A co są mamy? Adoratorów, ty Sabina. To ja może śmignę. To idź przynieś klej. Do mojej walentynki. Idź. Krótka przerwa, bo poszłam po klej. Oj. Okazuje się, że naklejki trzeba przykleić klejem roślinnym, bo nie są podklejone. Sabinki bebnosz, tak? Bo walentynki. Od Sabinki. Od walentynki Sabinki dla
Dla kogo? Dla widzów, prawda? Dla wspaniałych widzów, tak? Teraz będę wykleiła mu tylko sama. Proszę bardzo. Tak, chodź, to pudełko. Chodź, tak. Mamy też pastelki olejne. Możemy sobie pomalować taki. Ale zrób na jakiś ton walentynki, żeby się zdziwiło, nie? No. Myślałam, że to jest samo przylepne. A to wymaga kleju. To prawda, bo to jest taka przyklejanka jakby. O, idealnie. Dzięki za dobrą radę, mamo. Dla kogo to będzie ta walentynkowa koszulka? No. Lepiej do tego sobie podwinąć rękawy. Ty masz króciutkie, więc nie musisz. No nie musisz. A ja mam długi. Specjalnie zdjęłam swetry. I co, jak wygląda? Gdzie są te moje papiery kolorowe, takie błyszczące? Błyszczące? No coś mi... Tutaj mi było. Zdarzył się, mamo, ale dałam mnie za rolak. Niestety wybaczyć. No wybaczam oczywiście. Idealny motyl. Powiem ci, idealny motyl. Po prostu bosko. Tutaj to wygląda, no wiesz jak. Totalnie odjazdowo. Takiego małego motylcia to przykleję. Teraz sobie wezmę... Co sobie weźmiesz? Miśka, podaj mi miśka. Miśka, a może motylka tutaj takiego, jeszcze motylka albo... No miśka mi podaj. Miśka, proszę bardzo. Misiek jest fajny. Fajniejszy od motylka czy od czego? Klej mi nie chcę. No to klej niestety musisz podnieść, bo będzie nam potrzeba. Idealny miśk. No to jest takie zimowe. Tak? Bo są walentynki zimowe teraz. No. No zawsze są walentynki zimowe, Sabinko, bo to jest zawsze 14 lutego, proszę cię. A dzisiaj jest 14 lutego? Nie, no jutro jest 14 lutego. Czyli jutro mogę dać laurkę Pawłowi, tak? Pomalujemy ten kamień. On taki chmury, taki brzydki. To kamień z napisem love. No? Co to jest love? Myślisz, że twoi widzowie się ucieszą z takim walentynkiem? No jasne, już o to mnie pytałeś któryś raz w kolei. Jestem bardzo ciekawa. Patrz, jakie mam brudne łapska. Co myślisz? Tak wygląda nasz kamień. La, 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 la. A, dzisiaj walentynki. Super! La, 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 la. Dzisiaj są walentynki. Szykujmy je. Szybko. No, przynajmniej będą dzisiaj te walentynki. Ok. Położymy. I co? O tym myślisz? Myślę, że mam wszystko. A dla kogo to będzie? Może to być... Może dla Bartka Leonarda. Dudum. I dam, da, dam, da, dam. Co o tym myślisz? O tym myślicie, widzowie? Piszcie w komentarzach. I o tym też. A tutaj musisz pokazać, że to jest specjalnie dla widzów, tak? Kanału Świat według Sabinki, gry Sabinki. Mamy walentynkę od walentynki Sabinki. Tak? I od walentynkowicza Pawełka.